dalej zrobić. Krokiem rozkroku otwieram się o nią. Ugięcia ramion w kierunku w dół i w górę. Wzmacniam barki ramiona. Uważaj. W takiej pozycji kucznej rozciągam sobie nogi, stopy. Raz, dwa. Proszę zobaczyć, jak poduchy w tej chwili się rozciągają. Teraz krążę poduchami w prawo, następnie w lewo. Stają się gorące, jakby chciały pęknąć, ale wrażenie jest bardzo przyjemne, bo zaczynają odżywać. Teraz na boki, stopy na boki. Pytasz mnie, co robić, jak bolą cię stopy? Wykonuj takie ćwiczenia, krążenia piętami w jednym kierunku, w drugim, zejściu w dół, do przodu i do tyłu napięty. Przetaczasz całą stopę albo szczególnie dokładnie pracujesz na poduszkach. Poduszki krążą całymi powierzchniami w lewo i prawo. Coraz więcej osób narzeka na bóle palców i poduch. Oto świetne ćwiczenie. Trzymając się, jedna noga podporowa mniej więcej na środku ciała, druga jak najszerszym łukiem, jakby cyrklem, wykonuję zakrok z tyłu, nie unosząc się w górę, rozciągam plecy przy okazji. W tym momencie następuje rozciągnięcie. I drugą ustawiam prawidłowo, żeby cały ciężar ciała spoczywał na podporowej, żeby nie była narażona, stojąc nieprawidłowo, na uraz. Jak najdalej. Nie chodzi o wysokość, tylko jak najdalej po ziemi. Świetne, też daje w kość. No i oczywiście wymachy stóp do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu, trzymając się poręczy. Jedna strona i druga. Jedna i druga. Równolegle wahadło. Świetny trening w terenie. Trzeba się do niego przygotować, a zbyt wiele nie trzeba. Ten krawężniczek za chwilę posłuży mi do wzmocnienia i rozciągnięcia łydek i nóg. Proszę bardzo. Raz. Z powrotem. To na tyle.